Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Dobry wieczór. O, witam nasi stali uczestnicy. Dzień dobry, Panie Olku, Pani Kamilo, Jolanto. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jest nas tutaj na GetResponse prawie 300 osób. Za chwileczkę myślę, że się pokój webinarowy jakby zamknie. Dla tych z Państwa, którzy się tutaj nie dostaną, to oczywiście będzie transmisja na Facebooku. Czekam właśnie tego Facebooka. Zaraz sobie zobaczymy, czy jesteśmy już na Facebooku. Już patrzę, 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 czy jesteśmy. Proszę mi dać informację, jeśli Państwo. O, Kinoszkoła prowadzi transmisję. Jesteśmy, wspaniale. Dzień dobry Państwa obecnych na Facebooku. Dzień dobry Pani Ewelino. No, mamy tutaj bardzo już dużo osób. Witamy bardzo, bardzo serdecznie, Szanowni Państwo, w to środowe popołudnie, a nawet wieczór. Proszę o informację, czy są Państwo z nami po raz pierwszy, czy może kolejny raz. Będzie mi bardzo miło. Podejrzewam, że są z nami jacyś nowi uczestnicy, ale pewnie też i stali bywalcy, prawda? Mamy tutaj kilka osób pierwszy raz. No, mam nadzieję, że Państwo, którzy są z nami pierwszy raz, powrócą, tak, po dzisiejszym webinarze. Kolejny raz z przyjemnością. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo. Zawsze takie miłe słowa na sam początek są dla mnie bardzo wspierające, tak? Bo jak Państwo zapewne się domyślają, jest to dla mnie dosyć duży stres, mimo iż prowadzę webinar kolejny raz, ale wiadomo, że zawsze jest ta nutka niepewności i obawy, czy wszystko pójdzie prawidłowo. Szanowni Państwo, dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Joanna Zabłocka-Skorek, jestem filmoznawczynią, zajmuję się, specjalizuję się w takiej dziedzinie edukacji filmowej, a konkretnie staram się poprzez dzieła filmowe, poprzez różne teksty kultury audiowizualnej wspierać młodych ludzi w tym procesie. W procesie stawania się dojrzałymi osobami, wspierać ich wychowaniu. Bardzo ważne dla mnie jest zagadnienie empatii i też dlatego dzisiaj o tej empatii i o filmie Akademia Pana Kleksa będę mówiła. Zatem taki dzisiejszy temat, ale myślę, że wszyscy z Państwa, którzy są obecni, doskonale wiedzą, po co przyszli i jaki jest temat. Szanowni Państwo, żeby już rozpocząć, ale też rozpocząć od takich spraw organizacyjnych, bo widzę, że tutaj już pokój webinarowy nam się miejsca wyczerpały, zatem podejrzewam, że teraz już tylko do Facebooka będą dołączać nam nowe osoby. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkich Państwa obecnych na Facebooku. Zacznę od kilku takich kwestii organizacyjnych, żeby jeszcze te osoby, które chcą dołączyć, a jeszcze nie mogą, żeby mogły skorzystać. Drodzy Państwo, webinarium jest rejestrowane, tak jak każde nasze webinarium. Mogą Państwo go oglądać teraz w transmisji na Facebooku, ale później ono będzie wisiało na naszym Facebooku, na naszym profilu na Facebooku, na profilu Kinoszkoły, będzie również na naszym YouTubie, będzie również na naszej stronie internetowej. Zatem będą Państwo mogli w dowolnym momencie wrócić i jeśli na przykład będą chcieli Państwo poprowadzić lekcję wychowawczą z filmem Akademia Pana Kleksa, to jak najbardziej będą Państwo mogli jeszcze raz przesłuchać, bo podejrzewam, że bardzo duża część z Państwa już film widziała, ale są również tacy, którzy jeszcze nie widzieli. Każdy z Państwa również, jeżeli tylko będą Państwo potrzebowali, otrzyma certyfikaty uczestnictwa. I teraz od moich przyjaciół, którzy są tutaj z nami i wspierają mnie technicznie, dowiedziałam się, w jaki to będzie sposób. Jeśli dla tych z Państwa, którzy są z nami na GetResponse, wystarczy kliknąć w tę belkę, którą tutaj Państwo widzą, czyli chcę otrzymać bezpłatne materiały z certyfikatem, a Państwo obecni na Facebooku klikną sobie w link, który za chwileczkę zostanie nam Państwu udostępniony z naszego profilu, czyli ze strony Kinoszkoła. I tam Państwo, jeżeli klikną w ten link, to zapisują się Państwo jakby do listy osób, które chcą otrzymać materiały. Później będzie trzeba potwierdzić, że to naprawdę Państwo. I za tym drugim mailem już Państwo otrzymają i certyfikaty do uzupełnienia oraz materiały dydaktyczne, czyli materiały edukacyjne przygotowane przez dystrybutora filmu Akademia Pana Kleksa. To są cztery, już sprawdzam, czy na pewno cztery. Tak, to są scenariusze czterech lekcji.
wychowawczych. Zatem myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, bo to są scenariusze zarówno dla tej młodszej grupy wiekowej, czyli dla klas 4-6, jak również dla klas 7-8. Dla tych z Państwa, którzy są z nami na Facebooku, taka bardzo ważna informacja, drodzy Państwo, proszę absolutnie nie klikać w żadne linki, które nie będą pochodziły od naszej, z naszej strony. Naszą stronę obsługuje dzisiaj Łukasz Nieradko i tylko i wyłącznie te informacje, te materiały, które będzie on przesyłał i na przykład linki, które on śle, są bezpieczne. W żadne inne linki proszę nie klikać, bo mogą to być chatboty, czyli jakieś fikcyjne konta, które będą chciały od Państwa wyłudzić jakieś informacje albo będą rozsyłać wirusy. Zatem tylko i wyłącznie proszę klikać w to, co jest z naszej strony. Prosimy oczywiście również o udostępnienie wszystkich z Państwa i zarówno te osoby, które są na GetResponse i te, które są z nami na Facebooku, proszę udostępnić nasze dzisiejsze webinarium na swoich wallach, bo myślę, że warto dobrem się dzielić, a myślę, że po to też się tutaj spotkaliśmy, prawda, żeby wspomagać nasze młode pokolenie i żeby mogły w taki pełny sposób skorzystać z jakby filmu, który jest aktualnie proponowany, no i z całej tej bazy i zagadnień, które będą dzisiaj poruszane. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Dzisiejsze wszystkie materiały są bezpłatne, również dlatego, że sponsorem naszego dzisiejszego spotkania jest i współorganizatorem jest firma dystrybucyjna Next Film oraz producent filmu Open Mind Production. Odpowiadam, drodzy Państwo, odpowiadam na pytania, będę starała się odpowiadać na te pytania, które są nietechniczne, tylko takie bardziej merytoryczne, będę starała się odpowiadać od razu. Nie zawsze będę je widzieć, także proszę mi wybaczyć, jeśli któryś ominę. Natomiast patrzę, czy zajęcia scenariusze zajmują się dla dzieci z klasy drugiej. Pani Aleksandro, tak. Natomiast sama pani jakby w toku dzisiejszego webinaru zobaczy, czy pani uczniowie, jeśli pani uczy klasę drugą, czy są gotowi na to, żeby zobaczyć film. Dobrze, nad tym też się będziemy dzisiaj zastanawiać i oczywiście dam Państwu wskazówki takie z mojej strony. Patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Okej, okay. Na razie nie widzę. Jeszcze kilka kwestii takich stricte organizacyjnych. Serdecznie zapraszam Państwa, głównie nauczycieli klas starszych, na webinar, który poprowadzę za tydzień. Też będzie związany z filmem, który będzie wchodził na ekrany, z filmem Pies i robot, a temat webinaru brzmi o samotności i kryzysie psychicznym uczniów. Takie bardzo ważne zagadnienie, widzę, że Państwo są zainteresowani tym tematem. Ja będę starała się mówić głównie o tej młodszej i starszej młodzieży, ale zapewne też ci z Państwa, którzy uczą w klasach młodszych, znajdą coś dla siebie. Zatem wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam na webinar za tydzień, natomiast za dwa tygodnie nasza specjalistka od dokumentacji i od takich twardej wiedzy, jeśli chodzi o dydaktykę, poprowadzi dla Państwa webinar okresowy WOPF-u dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem te dwa spotkania. Natomiast pod koniec stycznia, w ostatnim tygodniu stycznia, nie pamiętam dokładnie daty, Łukasz Nieradko poprowadzi dla Państwa szkolenie dotyczące, webinar dotyczące fake newsów, ponieważ na początku lutego jest Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu, dlatego żeby Państwo byli przygotowani do takich zajęć wychowawczych z młodzieżą. W ostatnim tygodniu stycznia będzie webinarium dotyczące właśnie tego świata wirtualnego, o fake newsach. Zastanawiam się, czy coś jeszcze. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie jest zapisany do naszej grupy facebookowej, to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. To jest grupa na Facebooku, Kinoszkoła Klub Nauczycieli. Tam też staramy się przekazywać Państwu takie najważniejsze informacje. Na tej grupie również pojawiają się różne posty, które no, staramy się, żeby wspierały Państwa w takiej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Myślę, że z tych spraw organizacyjnych to tyle. Starałam się bardzo w telegraficznym skrócie. A teraz, drodzy Państwo, już przechodzę do meritum. Ale żeby przejść do meritum, czyli do tego, jak poprzez film możemy wspierać uczniów w kształtowaniu takich postaw empatycznych, musimy kilka rzeczy takich wstępnych sobie przypomnieć, myślę, bo podejrzewam, że dla wielu z Państwa to będzie taka wiedza, którą rzeczywiście sobie tylko ugruntujemy. Pani Teodozja pyta, czy tylko ja mam problemy z głośnością. Proszę sprawdzić, może wystarczy dać troszeczkę głośniej. Proszę o informację, czy mnie dobrze słychać, bo może z mojej strony jest jakiś problem techniczny, ale wydaje mi się, że tutaj wszystko odpowiednio mam zapisane. Drodzy Państwo, czym empatia jest? Każdy z Państwa oczywiście doskonale wie i o to również pytamy dzieciaki, ale ja bym chciała rozpocząć pokazaniem Państwu pewnego filmu, który ci z Państwa, którzy są ze mną po raz kolejny, a niektórzy myślę, że byli na kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu moich webinarach, już ten film być może znają albo na pewno znają. To jest film, który jest ilustracją wykładu takiej bardzo ważnej dla mnie autorki, psycholożki, która się nazywa Brené Brown. I Brené Brown, która zajmuje się też komunikacją empatyczną, wrażliwością, swoim podejściem do emocji, uczciwością, autentycznością. Kilka lat temu podczas TEDxu wygłosiła pewne przemówienie, które tak bardzo wpłynęło na odbiorców, że postanowiono zrobić z tego wystąpienia formę takiego filmu krótkometrażowego. Ten film jest dostępny na YouTubie. Ja Państwu go pokazuję nie bez powodu. Po pierwsze dlatego, że jeżeli Państwo zdecydują się na to, żeby film Akademia Pana Kleksa rozważać, analizować z dziećmi i młodzieżą właśnie pod kątem empatii, to w moim odczuciu film, który za chwilę Państwu pokażę, jest takim doskonałym właśnie sposobem na to, żeby otworzyć dyskusję, tak? Bo porusza zagadnienia właśnie związane z empatią. Pani Ania napisała Brené, dała różyczkę i serduszko, czyli widzę, że Pani również jest miłośniczką, tak jak ja, Brené Brown. Ok, zatem drodzy Państwo, na YouTubie będzie wystarczy sobie wpisać Brené Brown empatia, a ja Państwu już pokazuję film. Proszę tylko o informację, czy widać i słychać w odpowiedni sposób. Recognizing emotion in other people. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant.
I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Jakie Państwo, proszę się, podzielić wrażeniami. Tutaj widzę, że Ewelina na GetResponse Państwu udostępniła, dała link do filmu. Myślę, że Łukasza też poprosimy, żeby wysłał Państwu link do filmu, żeby Państwo wszyscy widzieli. Świetne, super, bardzo się cieszę, że Państwu się podoba. Rzeczywiście i forma, może forma jest taka przystępna, prawda? Myślę, że ona trafi absolutnie do młodzieży i do młodszej, do starszej, może do dzieci niekoniecznie, ale myślę, że to jest taka forma, którą właśnie można rozpocząć zajęcia dotyczące empatii przy okazji właśnie analizy pana Kessela. Bardzo mądre i prawdziwe. Super, bardzo się cieszę. To, co pomaga, to obecność, to bliskość. Tak, piękny film, zdecydowanie do wykorzystania na lekcje. Tak, drodzy Państwo, specjalnie tutaj Państwu czytam, bo wiem, że ci z Państwa, którzy są z nami na Facebooku, nie widzą komentarzy z GetResponse'a i na odwrót, dlatego chciałabym Państwa tak połączyć, tak, z tym takim medium. Drodzy Państwo, Brené Brown mówi w cudowny, piękny sposób: empatia jest paliwem bliskości, współczucie jest, oddala nas od bliskości, tak? Empatia to odczuwanie z ludźmi. I oczywiście taką definicję empatii, że jest to zdolność do zrozumienia, współodczuwania emocji innych, dzieciaki doskonale znają. Natomiast warto, drodzy Państwo, te zajęcia z empatii tak prowadzić, żeby dzieci wyszły z przeświadczeniem, że empatia jest takim głównym budulcem do tego, żeby były wokół nas, żebyśmy my jako ludzie, oni jako dzieci, my jako dorośli z dziećmi, tak, żebyśmy byli po prostu w zdrowych, wspierających relacjach społecznych, że to, co jest podstawą tych wspierających, wzbogacających życie relacji społecznych, to jest właśnie empatia. To jest to, że ja potrafię zrozumieć uczucia innych, przyjąć ich perspektywę, tak? To jest to, co jest najważniejsze w komunikacji z innymi ludźmi. Tutaj jeszcze taki mam komentarz. Przypomina mi się obrazek, jak mały chłopiec siedział przy starszym panu i wyjaśniał potem, cytuję, pomagałem mu płakać. O, cudownie, pięknie. Okej, okay. Więc to jest, drodzy Państwo, rzecz, którą jakby to jest jakby taki temat, taki łącznik, który ja bym chciała, żeby Państwo, o którym chciałabym, żeby Państwo pamiętali, bo nie zawsze, tak jak ja spotykam się z dziećmi, prowadzę z nimi zajęcia warsztatowe, to one wiedzą jakby, czym jest empatia, że to jest to współodczuwanie, one potrafią tą definicję tak pięknie pokazać, ale niekoniecznie wiedzą, jak ją, jakby jaką ona ma wartość, jaką wartość wnosi do naszego życia społecznego, do ich życia szkolnego, do ich życia rówieśniczego, tak, do ich tego środowiska. I drodzy Państwo, kilka rzeczy związanych z tym w ogóle, jak to się dzieje, że my potrafimy empatyzować, że my mamy empatię i oczywiście, jak Państwo doskonale wiedzą, tak jak mówię, to jest wszystko tylko i wyłącznie przypomnienie. W naszym mózgu, o ile nawet trudno to sobie pojąć, bo ja sobie nie wyobrażam liczby 100 miliardów neuronów, nie wyobrażam sobie takiej ilości, ale w każdym razie w naszym mózgu jest 100 miliardów neuronów, tak, czyli komórek nerwowych i każdy neuron jest połączony z tysiącami innych neuronów i ten punkt połączenia to jest synapsa, przez tą synapsę płyną komunikaty chemiczne i to jest ważne, tak, żeby jakby wiedzieć, jak to działa i teraz, drodzy Państwo, to co jest dla nas
kluczowe. I dlaczego o empatii i dbaniu o to, żeby rozwijać empatię u dzieci, dlaczego to dbanie o rozwój empatii u dzieci jest takie ważne? Dlatego, że drodzy Państwo, mózg niemowlęcia, czyli człowieka, który się rodzi, jest neurologicznie niedojrzały. Tak? Dzieci uczą się i tworzą, ich mózg tworzy nowe połączenia neuronowe tylko i wyłącznie na podstawie doświadczeń, czyli ilość doświadczeń, jakie dziecko ma, to różnych doświadczeń zmysłowych głównie, prawda, bo dzieci mają głównie doświadczenia zmysłowe, czyli te, które powstają za pomocą wszystkich zmysłów. Dziecko uczy się całego życia i wszystkich relacji tak naprawdę z otoczeniem i każdej jednej rzeczy uczy się tylko i wyłącznie poprzez doświadczenie. On wykorzystuje interakcje z otoczeniem, by się do niego dostroić. Uczy się, jego mózg uczy się, w jaki sposób ma wchodzić w życie społeczne, czyli w jaki sposób ma wchodzić w kontakty, w jaki sposób, jak tak naprawdę działa cały świat, tak? To tego wszystkiego uczy się dziecko. Natomiast to, co najważniejsze, drodzy Państwo, mózg dziecka dojrzewa tylko i wyłącznie poprzez relacje ze światem. I to kontakt z ludźmi tworzy nowe połączenia neuronalne w mózgu dziecka. I ja nie wiem, drodzy Państwo, czy wszyscy rodzice, a jestem przekonana w sumie, że nie wszyscy rodzice, mają świadomość tego, że im więcej takiego kontaktu z dzieckiem, empatycznego kontaktu z dzieckiem, tym więcej tych połączeń neuronalnych w jego mózgu powstaje, tak? A dzieci wiadomo, że uczą się głównie przez obserwacje i przez modelowanie, czyli przez to, w jaki sposób my, dorośli, funkcjonujemy obok dziecka. Za empatię, drodzy Państwo, zdaniem neurologów i naukowców, którzy specjalizują się w zagadnieniach związanych z teorią umysłu oraz funkcjonowaniem mózgu, w cały ten proces empatii, który jest procesem bardzo złożonym, zaangażowanych jest kilka obszarów mózgu. Ja nie czuję się kompetentna, nie jestem neurobiologiem, żeby Państwu tłumaczyć, jakie są obszary mózgu, bo wiadomo, że mogłabym się tego nauczyć, tutaj Państwu wyłożyć, ale będę w tym nieautentyczna, prawda? No nie jestem neurobiologiem. Wiem, że żeby empatia powstała, żeby była jakby, no, żeby składała się z takich najważniejszych elementów, to działa kilka obszarów mózgu i powstaje wtedy, kiedy uaktywniają się cztery niezależne funkcje neuronalne, czyli dzielenie afektu, czyli tego, że my potrafimy zobaczyć na przykład jakąś mimikrę, tak, czyli odzwierciedlić mimikę ciała, mimikę twarzy jakiejś osoby albo gesty, kiedy jesteśmy w stanie przyjąć perspektywę, kiedy mamy świadomość siebie i innych ludzi, kiedy mamy regulację emocjonalną. Czyli proszę zobaczyć, że empatia to jest naprawdę złożony proces neurologiczny. Jeżeli Państwo są zainteresowani, jak to działa, to ja rzeczywiście odsyłam do specjalistycznych publikacji naukowych, neurobiologicznych, teorii umysłu, żeby sobie poczytać, na czym to polega. Ale to, co ważne, drodzy Państwo, wystarczy, że gdzieś na jakimś poziomie któryś obszar mózgu nie funkcjonuje w odpowiedni sposób, albo że te połączenia neuronalne, czyli synapsy, no, nie ma tam, nie oddziałują tam odpowiednio neuroprzekaźniki, tak? Nie powstają te substancje chemiczne, albo jakiś obszar mózgu jest, no nie chcę powiedzieć, że nie działa, tak? No bo to by było może niemożliwe, ale w każdym razie, gdy jest gdzieś jakiś defekt, powiedzmy, to w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu cudzysłowie, to wówczas ten cały proces empatii nie powstaje, tak? Albo, jak doskonale wiemy, na przykład przy dzieciach nie neurotypowych, czyli na przykład u autystów jest taka sytuacja, że autyści nie mają takiej pełnej empatii, tak? Oni na przykład potrafią odzwierciedlić mimikę, tak, gesty, one pewnych rzeczy potrafią się nauczyć w sposób taki właśnie doświadczalny, kontaktu z otoczeniem, tak, że robią, wykonują coś i później mają informację zwrotną, ale na przykład nie mają odpowiedniej regulacji
emocjonalnej, albo zupełnie nie są w stanie przyjąć perspektywy danej osoby, nie są w stanie współodczuwać, tak? Ale też nie można mówić, że osoby ze spektrum autyzmu zupełnie są pozbawione empatii, tak? One być może nie mają jakiegoś tam obszaru działającego w taki sposób pełny, ale nie można mówić, że ktoś zupełnie nie ma empatii. Chyba tylko z tego, co wiem, psychopaci, tak? Nie mają empatii, tam zupełnie jest ta zaburzona praca mózgu. Okej. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego film może wspomagać proces rozwoju empatii? Ja, tak jak Państwu mówiłam, to wszystko, co powiedziałam przed chwileczką o empatii, jest tylko i wyłącznie takim przypomnieniem, wprowadzeniem. Jeśli Państwo czują niedosyt, to proszę się rzeczywiście posiłkować takimi już bardziej naukowymi tekstami, żeby sobie tę wiedzę poszerzyć, ale wydaje mi się, że przy pracy z młodszymi dziećmi nie jest potrzebna aż tak rozbudowana wiedza. Natomiast dlaczego film może wspomagać proces rozwoju empatii dla dzieci, u dzieci. Jak Państwo w ogóle myślą? Bo tak ja gadam, a nie pytam Państwa o nic i nie mamy na razie kontaktu. Zatem, drodzy Państwo, jak Państwo uważają, dlaczego dzieło filmowe, film może wspomagać proces rozwoju empatii u dzieci? No bo skoro Państwo tutaj są, to wiedzą, że może, prawda? No bo taki jest też tytuł webinaru. No nie wyobrażam sobie prowadzić webinaru i postawić tezę, której się nie da obronić, prawda? Naśladowanie, okej, okay. Bo dzieci się utożsamiają z bohaterami, ślicznie. Dziękuję Państwu za odpowiedź. Pani Ania pisze, że nic nie słychać. Pani Aniu, to proponuję troszeczkę może głośniej, bo tutaj nie mam informacji od innych osób. Bo film działa na wyobraźnię, okej. Okay. Bo się utożsamiają z bohaterami, ponieważ współodczuwają emocje bohaterów. Żyjemy w kulturze obrazkowej, więc obraz do nich przemawia najlepiej, oczywiście. Poprzez emocje, przedstawione sytuacje bliskie dziecku. Poprzez przeżywanie emocji. Cały czas czytam Państwa komentarze. Dają radość życia. Przenosimy emocje do filmowego świata i odczuwamy z bohaterami. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, to co się dzieje i to tak naprawdę co jest kluczowe w tym, że my możemy wspomagać naszych uczniów, nasze dzieci też w procesie rozwoju empatii, to co jest kluczowe dla filmu, to to, że w filmie, w dziele filmowym funkcjonuje proces projekcji identyfikacji. O tym Państwu powiem za chwileczkę, ale najpierw. Jak w ogóle, drodzy Państwo, jakie są teorie na to, jak my odbieramy film? Jeszcze 50, no 70 lat temu, no może się Państwu to wydawać, że to jest bardzo dawno temu, ale w kontekście jakby całej historii ludzkości to nie jest tak krótko. Bardzo długo funkcjonowało takie przekonanie, że takie podejście psychoanalityczne, jak Państwo domyślają się, to było podejście zapoczątkowane przez Freuda i później było rozwijane bardzo długo w nauce, w filmoznawstwie, w teorii filmu. Też dużo artykułów napisał na ten temat Jacques Lacan. To bardzo długo było takie podejście psychoanalityczne związane z tym, że jakby widz filmowy w tym podejściu psychoanalitycznym był takim bardzo biernym odbiorcą dzieła. To znaczy w tym podejściu psychoanalitycznym było takie przekonanie, że tak naprawdę widz jakby siedzi w takiej jaskini i film na niego wpływa, jakby nim manipuluje, tak? I tam w tych teoriach pojawiało się to, że w filmie jest bardzo dużo różnych archetypów, które oddziałują na nas podświadomie. W ogóle było bardzo dużo związanych z tematów związanych z podświadomością, lęków. Niekiedy żartownisie i osoby, które no były przeciwne tej teorii, mówiły, że w podejściu psychoanalitycznym to wszystko tylko popędami się tłumaczy, tak? I że zawsze jest tylko taki męski punkt spojrzenia, jakby, ale było i tutaj musiałam być, drodzy Państwo, poprawna, tak żeby Państwu powiedzieć, że było takie podejście, natomiast teraz, dzisiaj funkcjonuje w dalszym stopniu, chociaż są również psychoanalitycy, tak? Podejście kognitywistyczne za Davidem Bodwellem przede wszystkim, które mówi o tym, że widz wykonuje w swoim mózgu wiele operacji,
które sprawiają, że widz potrafi film zrozumieć. Tak? I oczywiście widz rozumie ten film, czyli wykonuje te operacje myślowe na bazie tego, na bazie swoich kompetencji, czyli swojego doświadczenia, swojej wiedzy, swoich umiejętności. Tak? Czyli proszę zobaczyć, że to nie jest tak, że dane dzieło filmowe w tym podejściu kognitywistycznym, że dane dzieło filmowe na każdego z nas wpływa tak samo, bo na przykład odwołuje się do jakiegoś konkretnego archetypu, na przykład do głowy mi szło archetypu Matki Polki załóżmy, tak? Tylko że i to nie jest tak, że każdy z nas odczyta dany film w taki sam sposób, no bo oddziaływuje ten archetyp Matki Polki, tylko każdy z nas ma inne kompetencje, dlatego każdy z nas w inny sposób odbierze, zrozumie, przeżyje dane dzieło filmowe. To podejście jest mi bliskie, bliższe. Nie wiem jak Państwu, tak? Oczywiście są również takie filmy, które jak najbardziej tym podejściem psychoanalitycznym można by było analizować. Natomiast mi jest bardziej bliższe to, również w kontekście filmów, drodzy Państwo, dla dzieci, a przecież dzisiaj z takim mamy do czynienia, prawda? Jest jakby bardziej też usprawiedliwione, tak? Że tym podejściem będziemy się posługiwać. No i drodzy Państwo, nikt z Państwa nie powiedział mi wcześniej, że przecież nikt nie zgłosił, że taki błąd miałam, tak? Że przecież z empatią związana jest cała teoria neuronów lustrzanych, tak? Czyli takiej grupy neuronów, które uaktywniają się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania jej u innych osobników. I teraz, żeby nie być gołosowne, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że stoją Państwo gdzieś w jakimś mieście i widzą Państwo, że na jakimś wieżowcu wielkim, pomiędzy dwoma wieżowcami, załóżmy 17-piętrowcami, ktoś balansuje na linie, czyli idzie po prostu linoskoczek. I proszę sobie teraz spróbować się wczuć w taką sytuację i drodzy Państwo, to ten opis, tę wizualizację mogą też Państwo przedstawić dzieciom, tak, i młodzieży, że co wtedy się wydarzy, jak my jako widzowie tej sytuacji się zachowujemy. I już, drodzy Państwo, już wiele, wiele, wiele lat temu, tak naprawdę zanim powstała teoria neuronów lustrzanych, zanim odkryto w ogóle, że istnieje coś takiego jak neurony lustrzane, najpierw je oczywiście odkryto u makaków, a dopiero później poparto badaniami, że również u ludzi występują neurony lustrzane. No w każdym razie, jeśli my jako odbiorcy obserwujemy tego linoskoczka, to proszę zobaczyć, że my fizjologicznie wręcz reagujemy na to, co się dzieje, tak? Staramy się sami balansować, obserwujemy i czujemy taką niepewność, czujemy jak sami byśmy byli na tej linii, drodzy Państwo. Czy ja się mylę? Czy u Państwa jest podobnie? Proszę sobie spróbować wejść w taką sytuację, tak? Że obserwują Państwo kogoś, kto balansuje. To jest nic innego jak oddziaływanie właśnie neuronów lustrzanych, tak? Kiedy widzimy, że ten linoskoczek balansuje, przechyla się na boki, to my, widzowie, odbiorcy tego przekazu, tak? Zachowujemy się w bardzo podobny sposób. I drodzy Państwo, ta teoria neuronów lustrzanych, to, że one istnieją rzeczywiście, drodzy Państwo, bardzo ładnie łączy się z całą ideą procesu projekcji identyfikacji, która występuje w momencie, w którym oglądamy dzieło filmowe. Tak? Za bardzo wspaniałą książką, tutaj Państwu cytuję, książką pani Małgorzaty Kozubek, Filmoterapia, która opisuje, czym jest ten mechanizm projekcji identyfikacji, że to jest proces, w którym podmiot inkorporuje, czyli przekłada na siebie idee, fakty, symbole, sytuacje, które wydają się mu własnymi. Identyfikacja przywołuje formę jestem jak on, podczas gdy formuła projekcji brzmi on jest jak ja. Widz dzięki percepcji selektywnej wybiera w czasie projekcji te obrazy i sytuacje, które odpowiadają jego świadomemu i nieświadomemu życiu uczuciowemu lub te, które mogą się łączyć z jego biografią. I to jest, drodzy Państwo, nic innego jak to, co Państwo określili słowem utożsamiania się z bohaterem. W filmoznawstwie nazywamy to procesem projekcji identyfikacji, tak? Że my
projektujemy własne uczucia na bohatera filmowego, tak? Wydaje nam się, że jest odwrotnie, ale tak naprawdę to my przekładamy nasze doświadczenie, nasze emocje na tego bohatera i my mu tak bardzo dopingujemy, tak? I ten proces projekcji identyfikacji jest niezwykle istotny, kiedy chcemy, żeby film wzbudził w naszych młodocianych, tak, dzieciach własnych, dzieciach szkolnych, właśnie to coś, że oni coś przeżyją, tak, bo przeżyją tylko wtedy, kiedy nastąpi ów proces projekcji identyfikacji. I teraz, drodzy Państwo, jest kolejna bardzo ważna rzecz. Przy procesie projekcji, żeby zaistniał ten proces projekcji identyfikacji, czyli ten proces utożsamiania się z bohaterem filmu, musi, drodzy Państwo, w warstwie wizualnej filmu, czyli w warstwie estetycznej filmu, musi nastąpić kilka przesłanek. Główną, drodzy Państwo, jest to, że film, który widz ogląda, musi być dla niego zrozumiały. Czyli taki hardkorowy dam Państwu temat, nie? Jak byłam, przykład, jak byłam zaraz po studiach filmoznawczych, a być może nawet wtedy jeszcze byłam na studiach filmoznawczych, spotykałam się z młodzieżą i mi się wydawało, że to filmy, które powinnam młodzieży pokazywać, to są filmy Bergmana, tak? To jest Siódma Pieczęć, to są filmy Felliniego i wielkich wszystkich artystów. I oni rzeczywiście oglądali te filmy, ale tam się nic nie działo, to znaczy oni nic nie przeżywali. Dlaczego? Dlatego, że warstwa wizualna była tak skomplikowana, warstwa estetyczna była tak skomplikowana, że oni nie byli w stanie zdekodować języka filmowego, tak, języka, którym się posługuje film. Bo proszę zauważyć, jeśli Państwo oglądają film, który dla Państwa jest dziwny, nudny, trudny, bo przecież możemy oglądać filmy dziwne, tak, nudne, trudne, również jako dorośli ludzie, to proszę zobaczyć, tam się w nas samych, na poziomie emocjonalnym nic się nie wydarzy. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg będzie zastanawiał się nad tym, nasz mózg będzie próbował zdekodować język, którym się posługują twórcy, prawda? Czyli on tak bardziej, tak będzie dużo tej pracy intelektualnej w nas, że tam w ogóle nie nastąpi ten proces emocjonalny. Dlatego, żebyśmy mogli, żeby widz oddziałał na młodego widza, on musi być transparentny. Ta warstwa filmowa, ten język filmu musi być dla tego młodego człowieka, a o takim mówimy przecież, zrozumiały. Bo jeśli on będzie niezrozumiały dla młodego człowieka, to nic w nim, żadne przeżycie nie nastąpi, a już na pewno nie utożsami się z bohaterem i na pewno nie nastąpi tam proces, żaden proces tego kształtowania empatii. Druga rzecz, żeby nastąpił proces projekcji identyfikacji, bohater, który jest w filmie, musi być w jakimś stopniu wspólny ze mną. Wspólny to niekoniecznie, drodzy Państwo, podobny, bo proszę zauważyć, że małe dzieci, na przykład w klasach 1-3, uwielbiają filmy ze zwierzątkami. Jasne, że te zwierzątka są, to są te nie filmy przyrodnicze, tylko ze zwierzątkami, te filmy, w których zwierzęta są spersonifikowane, prawda? Czyli mówią ludzkim głosem, mają ludzkie cechy. Dlaczego? Dlatego, że one się potrafią identyfikować z tym bohaterem. Dlatego ja mówię, bohater ma być wspólny, ale niekoniecznie musi być podobny, no bo żadne dziecko nie jest podobne do wiewiórki, prawda? Ale ma jakieś tam wspólne cechy. Na przykład jest nieposłuszny, tak? Albo na przykład ma problemy z rówieśnikami, albo na przykład, no przykładów można by było mnożyć. Więc bohater filmu ma być wspólny. Niekoniecznie musi być tej samej płci, niekoniecznie musi być, choć w przypadku dzieci najczęściej jest tak, że ten bohater jest w podobnym wieku, tak? No tak jak Adam jest Gutka w Akademii Pana Kleksa, jest mniej więcej w podobnym wieku do widzów, którzy film oglądają. Znowu, drodzy Państwo, wracam do teorii filmu, do teorii, która powstała, no proszę zobaczyć, 75 rok, to jest
ja tak szybko nie potrafię liczyć, 25, no prawie 50 lat temu, tak? Siegfrieda Krakauera, jednego z no, najważniejszych teoretyków filmu, który powiedział, obrazy filmowe działają w pierwszym rzędzie na zmysły widza i wywołują efekty fizjologiczne, zanim widz może zareagować intelektualnie. Natomiast, jakby mogą Państwo powiedzieć, to troszeczkę zaprzeczenie tego, co Pani co powiedziała przed chwilą, tak? No, drodzy Państwo, jeśli my, bo to jest tak, jeśli my oglądamy film, który jest przezroczysty, tak? Przezroczysty, to też muszę wytłumaczyć, drodzy Państwo, istnieje takie pojęcie kino stylu zerowego. To jest najczęściej, drodzy Państwo, to jest kino gatunkowe, kino hollywoodzkie, kiedy my wiemy, że na przykład jeżeli oglądamy komedię, wiemy czego się spodziewać, że będzie śmieszne, tak? Kiedy oglądamy horror, wiemy, że będzie straszny, czyli my wiemy, że gatunki filmu mają swoje określone zasady i reguły i dzięki temu my wiemy, czym bardziej, czego możemy się spodziewać. Czyli siedzimy w sali kinowej albo przed monitorem telewizyjnym, tak? I wiemy, że skoro oglądamy komedię, to będzie zabawnie, albo jeżeli oglądamy horror, no to będzie strasznie. Czyli filmy przezroczyste to są takie, w których widz czuje się bezpiecznie, bo rozumie strukturę filmu, bo rozumie fabułę, bo wie, jak będzie wyglądał film pod kątem właśnie fabularnym, tak? Że najpierw jest wprowadzenie bohaterów, później jest jakieś rozwinięcie, czyli jakiś punkt kulminacyjny, później jest zakończenie, tak? No i większość filmów właśnie tego kina stylu zerowego, kina gatunkowego, hollywoodzkiego, no właśnie w ten sposób wygląda. No ale jeśli i wtedy, jeśli my oglądamy taki film, czyli nie zastanawiamy się nad warstwą wizualną, nie musimy jej dekodować, tak? No to najpierw działa ten film na nasze zmysły. No i dlatego właśnie się śmiejemy, tak? Na komedii, albo mamy przerażenie, jeśli oglądamy horror, albo dzieją się inne rzeczy, tak? No ale dzieją się właśnie ten, jakby reagujemy zmysłowo, a dopiero później możemy powiedzieć, jejku, z czego ja się bałam, przecież takie potwory nie istnieją. Czy to jest dla Państwa zrozumiałe? Mam nadzieję, że to wyjaśniłam w taki najbardziej, jak potrafiłam, zrozumiały sposób. Proszę powiedzieć, czy jak się Państwu tego słucha, czy na razie to wszystko jest dla Państwa zrozumiałe, czy no proszę mi dać jakąś informację zwrotną. Zrozumiałe, super. Super, bardzo się cieszę, drodzy Państwo. To był też taki moment, żebym mogła przepić. Okej. Dziękuję Państwu za informację zwrotną. Okej. I teraz tak. To jest ważny slajd, bo on bardzo się Państwu przyda też później, nie tylko przy okazji pracy z filmem Akademia Pana Kleksa, ale w ogóle jakby pracy z filmem, że pracując z filmem i w momencie, w którym właśnie my mamy już tak odpowiednio dobrany film, bo wiemy, że film się nadaje do dzieci, że ma odpowiednią strukturę, że jest adekwatny, tak, no to w pewne określone kroki mogą spowodować, że rzeczywiście ten proces wspierania młodego człowieka w tym kształtowaniu empatii się uda na naszej lekcji. Są takie pytania, które zadajemy właśnie w takim celu, żeby rozpocząć tę rozmowę empatyczną. Zaczynamy od pytań typu, jak się czuł bohater? Tak? Jak się czuł bohater w tym i tym momencie? Co przychodzi Ci do głowy, gdy widzisz zachowanie takiego bohatera? I dalej, drodzy Państwo, co byś zrobił na jego miejscu? I teraz to jest, drodzy Państwo, kluczowa kolejność, bo proszę zobaczyć, że nawet krótkie formy filmowe, jeżeli Państwo mają 45-minutową godzinę i rzeczywiście no, bardzo mało czasu, nie byli Państwo w kinie, tylko chcą Państwo coś jakby jakiś film przeanalizować, to proszę zobaczyć, nawet na krótkometrażowym filmie można też te same ćwiczenia przeprowadzić. Jak się czuł bohater i co byś zrobił na jego miejscu? Czym jest to pytanie, co byś zrobił na jego miejscu? To jest właśnie pytanie to jest tak naprawdę pytanie o zrelacjonowanie tego właśnie procesu projekcji identyfikacji, nie? Że mówię, młody człowiek zacznie mówić o bohaterze,
ale bardzo szybko zacznie mówić o sobie. I w ogóle, drodzy Państwo, za każdym razem, kiedy pracują Państwo z tekstem wizualnym, ale też z książką i chcą Państwo przeprowadzić taką empatyczną rozmowę, to właśnie w ten sposób, jak się czuł bohater, co Ci przychodzi do głowy, gdy widzisz takie zachowanie, co byś zrobił na jego miejscu, jak byś się zachował w takiej sytuacji, prawda? Później, odgrywanie ról postaci. Drodzy Państwo, w ogóle drama jako forma, jako metoda pracy jest niczym innym jak ćwiczeniem empatycznym, prawda? Rozpatrywanie w grupie swoich własnych uczuć, mówienie o tym, nie tylko o tym, czy film się podobał, czy nie, ale też właśnie jakie emocje wpłyną. A szanowni Państwo, przy Akademii Pana Kleksa te pytania są jak najbardziej stosowne, tak? Że tak, w których momentach film Was rozbawił? W których momentach czuliście niepokój, tak? Bo podejrzewam, że uczniowie mogą mówić, no rozbawił nas w momentach, jak Mateusz Szpak opowiadał żarciki, tak? Albo jak uczniowie Akademii opowiadali żarciki, a baliśmy się w momencie, w którym na ekranie pojawiała się Wiktoria. I modelowanie. Drodzy Państwo, tak przechodzę tak już, jestem już jednym krokiem, a już nawet tip-topem jestem już w filmie, natomiast proszę o informacje, czy mają Państwo jeszcze do tych ćwiczeń rozwijających empatię przez pracę z filmem jeszcze jakieś pytania, bo już bym chciała przejść konkretnie do filmu, zatem chwilkę Państwu daję, czy mają Państwo pytania a propos tego slajdu. O, a ja właśnie przeczytałam komentarz pani Ani z Facebooka, który myślę, że nas wprowadzi już. Film Sztos dla każdego. Dzieciaki klasa czwarta oglądały w ciszy, z otwartymi buziami, ze wzruszeniem, mnóstwem pytań i przemyśleń na końcu. Bardzo mądre teksty Ady. Nikt nie rodzi się zły, postawa Ady, tak bardzo dziś pożądana w klasie, różnorodność uczniów. No pani Aniu, na razie nie przeczytam do końca pani komentarza, bo prawie bym musiała tym komentarzem skończyć webinar, bo o wszystkim będę starała się powiedzieć. Ślicznie pani dziękuję za tak cudowny komentarz. No i rzeczywiście już przechodzę konkretnie do Akademii. Drodzy Państwo, to jest tak, że trudno prowadzić webinar o filmie, tym bardziej na taki konkretny temat o empatii, jakby nie mówiąc o treści filmu, nie mówiąc o filmie jako takim, prawda? Zatem ja przepraszam tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli filmu, tak, ale zapewne to się za chwileczkę zmieni, że być może będę zdradzała jakieś szczegóły, ale najwyżej, drodzy Państwo, Państwo tak, teraz posłuchają, później tak troszeczkę wyrzucą z pamięci, pójdą na film razem z młodzieżą i później sobie przesłuchają jeszcze raz webinaru, żeby sobie przypomnieć. No w każdym razie muszę o kilku rzeczach powiedzieć i być może ktoś z Państwa pomyśli, że spoiler, ale postaram się nie zaspoilerować. No jak Państwo doskonale wiedzą, zresztą tutaj pojawia się dużo różnych informacji, w tym komentarz pani Ani, który dla mnie no, bardzo, bardzo poruszający, no wszystko tu zagrało, napisała pani Anio. Dwa dni temu film obejrzało 840 tysięcy widzów, drodzy Państwo, także to jest na pewno to jest dzieło, na które my, kiniarze, czekaliśmy, na które my, ludzie z branży filmowej czekaliśmy, żeby wreszcie była jakaś super produkcja dla młodego widza. I ona się pojawiła już na samych pokazach przedpremierowych, było ponad 500 000 osób. No i oczywiście chodzą i starsze pokolenie, no bo chcą zobaczyć, jak będzie wyglądał ten nowy Kleks, no i młode pokolenie zachęcone tym, że no być może starsi mówią, być może wiedzą, że za chwileczkę będą mieli przeczytać Akademię Pana Kleksa. No wiadomo, że dużo osób chce film zobaczyć. Ale, drodzy Państwo, pytanie moje jest takie, które być może się u Państwa pojawiło, jak Państwo usłyszeli, powstaje nowa Akademia Pana Kleksa. Powstaje nowa Akademia Pana Kleksa. I teraz jestem ciekawa, czy u Państwa w myślach pojawiało się takie pytanie, ale po co? Przecież już była.
Pani Małgosiu, to jest odpowiedź na moje pytanie, czy się pojawiło w głowie? Tak, oczywiście Pani ona napisała, bo jestem ciekawa. Proszę napisać. Pani Magda, przybyłam w kinie na filmie tydzień temu, a w piątek idę z klasą. Super, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, czy potrzebujemy nowej akademii? Czy pojawił się... tak, ale takie pytanie sobie zadałam. Okej, okay, czekam jeszcze na Facebooka. Czy ktoś z Facebooka odpowie? Czy pojawił się u Państwa w głowie takie pytanie? Albo na przykład pytanie, no przecież kto miałby zastąpić Piotra Frączewskiego? Tak, potrzebna była nowa wersja, taka, którą... bardzo szybko teraz miną te komentarze i nie zdążyłam przeczytać, nie przeczytać. Taka, która będzie dla aktualnej młodzieży. Od razu. Ja nie mogłam się doczekać nowego pana Kleksa. Okej, okay, dobra. Oho, a tutaj na Facebooku też pojawiają się komentarze, że wszystko, co napisała pani Ania, potwierdza, film wart obejrzenia w każdym wieku. Nowe pokolenie, nowy film, dokładnie. Drodzy Państwo, ja sobie zadałam takie pytanie i też postaram się Państwu teraz i tym z Państwa, którzy filmu nie widzieli, i tym z Państwa, którzy widzieli, podzielić się tym, co ja widzę i dlaczego ja uważam, że zmiany są potrzebne, mimo iż napisałam to jest ze znakiem zapytania, no bo nie wiedziałam, czy Państwo odpowiedzą, czy tak, czy nie. A, Pani Ola napisała, jeszcze nie oglądałam, też miałam wątpliwości, czy nie będzie to odgrzewany kotlet. I Pani Olu, mogę Pani zaświadczyć, nie będzie to odgrzewany kotlet, nie komplet, tylko kotlet. Drodzy Państwo, zmiany są potrzebne. Już bez tego znaku zapytania. I teraz te powody, te jakby odpowiedzi, te argumenty na to, że tak, zmiany są potrzebne. Zamiast Adama w nowej Akademii Pana Kleksa główną bohaterką jest Ada Niezgódka. I drodzy Państwo, mogą ci, którzy są przeciwni Akademii, nowej Akademii, powiedzą, co za zmiana. Ja w ogóle jakby nie rozumiem, jak można by było w ogóle powiedzieć, że to jest zmiana na niekorzyść. Odniosę się, drodzy Państwo, teraz może nie akademicko, nie naukowo, do samej siebie i powiem Państwu tak. Ja jako dziewczynka, ja jestem z tamtego pokolenia analogowego, czytającego Akademię Pana Kleksa i oglądającego film jako dziecko w telewizji wiele razy. Na pamięć znałam ścieżkę dźwiękową, były moje ulubione piosenki, nie mówiąc o tym, że w świetlicy szkolnej pani ze świetlicy mi kazała prawie codziennie śpiewać Jestem Twoją bajką i śpiewałam tym dzieciom ze świetlicy Jestem Twoją bajką. Ale miałam jeden problem, taki, że mimo iż mam na imię Joanna, czyli tak naprawdę, no można powiedzieć, że Asia, prawda, czyli mam imię na A, no to nie mogłabym pójść do Akademii Pana Kleksa, no bo w Akademii Pana Kleksa byli tylko chłopcy. Zatem no, miałam z tym problem, wiedziałam jako dziewczynka, że jakby Akademia Pana Kleksa jest, nie jest dla mnie. Tutaj, drodzy Państwo, Akademia Pana Kleksa jest dla wszystkich dzieci. Dla wszystkich dzieci, czyli jakby jest tolerancja, jest równość i jest różnorodność, bo nie tylko dziewczynki i chłopcy, ale co ważne, nie tylko z Polski, bo pojawiają się dzieci z tak naprawdę wszystkich zakątków świata. Sama Ada Niezgódka jest Polką mieszkającą w polskiej dzielnicy w Nowym Jorku, ale pojawiają się dzieci z różnych krańców świata i wcale nie mają imion na literę A, tak? Także jest różnorodność, jest równość i jest jakby, no jest taka, no widzą Państwo, jakby nikt nie czuje się wykluczony, czyli jest taka inkluzywność, prawda? Takie zaproszenie do uczestniczenia. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, która i dla mnie, Szanowni Państwo, w tym świecie, proszę zobaczyć, my w latach, znaczy nie my, no bo ja podejrzewam, że nie wszyscy Państwo są z mojego pokolenia, tak, tylko są razem z nami młodsze, znacznie młodsze ode mnie nauczycielki. Drodzy Państwo, my byliśmy, oglądaliśmy Akademię Pana Kleksa, tą pierwszą Akademię Gradowskiego sprzed 40 lat w zamkniętej Polsce, tak, bez internetu, bez otwarcia na świat. Państwo, czy Państwo sobie wyobrażają, że w ogóle mogłaby powstać Akademia Pana Kleksa Anno Domini 2024, w której braliby udział tylko chłopcy z imionami na literę A i niepochodzącymi z całego świata? Przecież to by było
śmieszne, nienaturalne, nie na miejscu, w ogóle niewspółczesne, nieodpowiadające temu światowi, temu światu. Czyli to jest unowocześnione, a nawet nie unowocześnione, tylko jak dla mnie, to jest jak najbardziej naturalne. Co więcej, drodzy Państwo, te dzieci w magiczny sposób się potrafią ze sobą dogadać, tak? No bo tam się dzieje pewna taka scena, nie będę zdradzała dla tych z Państwa, którzy nie oglądali. Kolejna rzecz współczesna i adekwatna do naszych czasów, że Ada jest wychowywana tylko przez matkę. Ojciec Ady Niezgódki, czyli Aleks Niezgódka, jest bratem Ambrożego Kleksa. I Aleks Niezgódka, czyli ojciec Ady, gdzieś zniknął, nie wiadomo gdzie. Myślę, że to się okaże w kolejnej części. Tak? Mam taką nadzieję. I Adę wychowuje matka. I znowu, proszę zobaczyć, a jeszcze tutaj dopisam, a Albert, czyli jej przyjaciel najlepszy, w ogóle nie ma rodziców, ale twierdzi, że nie jest sierotą. Ja tutaj nawet specjalnie, drodzy Państwo, mam, ale to później się odniosę do książki. Czyli proszę zobaczyć też, jak to bardzo się odnosi też do naszego świata, tego współczesnego, z którymi mamy na co dzień do czynienia w naszych klasach, tak? Że tak naprawdę, nie wiem, proszę powiedzieć, jak jest u Państwa, tak? Czy takie pełne rodziny, pełne w sensie takie tradycyjne rodziny, mama, tata, dzieci, to jest większość w Państwa szkołach, czy mniejszość, tak? Czy więcej jest dzieci z rodzin takich nietradycyjnych, tak? Można nazwać patchworkowych, ale z rodzin na przykład, gdzie samotnie wychowuje jeden rodzic, albo gdzie rodzice są rozwiedzeni, są z nowymi partnerami, tak? Jakby proszę zauważyć, że to się dzieje i nie ma z czym jakby dyskutować. Tak wygląda nasz świat. Okej. Pani Ola pisze, ta różnorodność jest potrzebna, tym bardziej w dzisiejszych czasach. Wszyscy jesteśmy różni, ale każdy jest wyjątkowy. Dokładnie tak i dokładnie tego też trzyma się ten film, tak? W akademii, jeszcze a propos tej różnorodności, są dzieci naprawdę różne, z niepełnosprawnościami, nieneurotypowe. Albert, przyjaciel Ady, do którego już się odnosiłam, jest najprawdopodobniej dzieckiem ze spektrum. To znaczy, no wiecie, ja nie przeprowadziłam diagnozy tego dziecka, tak? Ale jak go obserwuję na podstawie tego, jak się zachowuje, to dla mnie to jest dziecko ze spektrum. Więc drodzy Państwo, no przecież to jest jak najbardziej adekwatne, jak najbardziej to jest nasza codzienność. Pani Kasia napisała na Gdyspansie, rodziny ze skomplikowanymi relacjami, to jest nasza codzienność, to jest nasza codzienność. Dalej, ptak Mateusz jest uczłowieczony. Jest uczłowieczony, jest oczywiście postacią na poły fantastyczną, jest uczłowieczony w taki sposób niegroteskowy, tak? Nie jest czarnym ptakiem, jak to było w poprzedniej adaptacji. Wprowadzanych jest wiele naprawdę nowych postaci, tak? Jak Serdelek, Wiktoria, Książę, o tym Państwu za chwileczkę jeszcze powiem. I teraz, drodzy Państwo, coś, co jest niezwykle ważne. Sama forma tego filmu. Ja kilka dni temu udzielałam wywiadu w radio i tam w radiu powiedziałam takie zdanie, że może mi się udało, może nie wiem, Państwo sami zobaczą i ocenią, że nie ma co porównywanie tego filmu do pierwszej adaptacji, do adaptacji Gradowskiego, bo adaptacja Gradowskiego powstała w 1983 roku. W świecie, w którym żyły dzieci pokolenia pana Tiktaka. Pana Tiktaka, no kto z Państwa pamięta, tylko tacy starsi nauczyciele jak ja, prawda? Natomiast dzisiejsze pokolenie to jest pokolenie TikToka, czyli pokolenie Tiktaka versus pokolenie TikToka. To są zupełnie dwa inne światy. Zupełnie dwa inne światy. To jest, drodzy Państwo, ze sobą nieprzekładalne, dlatego jeśli dorośli idą na film i oczekują i spodziewają się, że to będzie podobne do tamtej akademii, to, drodzy Państwo, nie może być podobne, bo my żyliśmy w innym świecie. My się wychowaliśmy na
panu tiktaku, tak? Na panu tiktaku, który był statyczny, który był programem, w którym na tamte czasy to się naprawdę dużo działo i był oknem na świat, ale pokażcie teraz tiktaka współczesnym dzieciom. To dostaną po prostu, wiecie, no, w 30 sekundzie najprawdopodobniej po prostu zaczną się nudzić. Oni oglądają TikToki. I ten film, drodzy Państwo, jest kompozycyjnie, stylistycznie, wizualnie odpowiedzią właśnie na to, jaką percepcję tekstów audiowizualnych mają współcześni młodzi widzowie. Percepcję, która musi być, percepcję, która bazuje na obrazie, który jest szybki, dynamiczny, bardzo kolorowy, bardzo atrakcyjny wizualnie, tak? To jest młodzi widzowie, jak oglądają te TikToki, tak? Te filmy krótkometrażowe, sam fakt, jak oni je często scrollują, tak? Niekiedy oglądają tylko kilka sekund. I forma tego filmu nawiązuje do tego, do tej właśnie stylistyki TikToka, do stylistyki teledysku barwnego, dziejącego się w rytmie, tak, do piosenek. Zresztą, drodzy Państwo, mój prywatny syn młodszy powiedział, że w tym filmie jest genialna muzyka. No ja sama, mimo iż na samym początku mówiłam, nic mi nie zastąpi starego pana Kleksa i starej ścieżki dźwiękowej z Akademii pana Kleksa, o tyle słucham tych wspaniałych rockowych niektórych kawałków naprawdę z wielką przyjemnością, nie tylko rockowych, ale również doskonałych ballad. Więc dla mnie te zmiany były potrzebne, tak? Nie wiem jak dla Państwa, ale mam nadzieję, że uargumentowałam to, o czym to, tę tezę, którą tu Państwu dałam. Aha, jeszcze kilka rzeczy, raczej jeszcze mogłabym powiedzieć o kilku rzeczach, na przykład o tym, że naprawdę jest taki współczesny język, na przykład takie tam w jednej scenie było odwołanie do chyba do dzbana, nie pamiętam, w takiej śmiesznej formie i kilka takich skeczy, gagów, także to jest jakby inna kwestia, nie, że językowo on też jest uwspółcześniony. Główne bohaterki i bohaterowie, drodzy Państwo, nie będę ich omawiać, analizować, nie, tylko Państwu pokażę, jakie są te postacie. Mamy oczywiście Adynię Zgudkę, graną przez Antoninę Litwiniak, Alberta, granego przez Konrada Rapińskiego, Albert jest najlepszym przyjacielem Ady, Ambrożego Kleksa, granego przez Tomasza Kota i drodzy Państwo, Tomasz Kot nie chce być nowym Frączewskim, tak? To jest inny Kleks. I też bardzo ważna rzecz, i żeby nie zapomnieć, to muszę teraz powiedzieć, drodzy Państwo. Film Akademia Pana Kleksa, wyprodukowany, który miał premierę 5 stycznia 2024 roku, na pokazach przedpremierowych był podczas świąt w 2023 roku, nie chce być nową adaptacją Pana Kleksa. To jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia. To jest historia, którą mogą Państwo też przeczytać w książce Kleks Nowy Początek. I też do kilku cytatów z tej książki będę się odwoływać, bo nie wszystko byłam w stanie wypisać w trakcie projekcji filmu, dlatego też się odwoływałam do książki. To jest inna historia, drodzy Państwo. Zatem ten Kleks to nie jest Kleks Frączewski, tylko to jest Kleks grany przez Tomasza Kota. I zresztą znowu, dlaczego miałby być taki sam jak Piotr Frączewski, prawda? Jeżeli mamy zupełnie nową adaptację. Sebastian Stankiewicz, który wciela się doskonale w Ptaka Mateusza i kolejna po prostu gwiazdorska rola. Ja jestem zakochana w pani Danucie Stęce od wielu, wielu lat, ale pokaz aktorski, kunsz aktorski, jaki pokazała w Akademii pana Kleksa, to jest, drodzy Państwo, to jest niebywałe absolutnie. To jest naprawdę, będę oglądała Akademię pana Kleksa kolejne razy i myślę, że za każdym razem będę znajdowała jeszcze coś w tej roli. Stęka gra Wiktorię,
przewodniczkę całej wszystkich wilkusów. No i mamy Vincenta, księcia Vincenta granego przez Daniela Walaska. No i teraz, drodzy Państwo, z kim wasi uczniowie mogą się identyfikować? Oczywiście, jakby, no myślę, że zupełnie naturalnie będą identyfikować się z Adą Niezgódką, tak? Chociaż myślę, że w bardzo wielu postaciach, które są w filmie, znajdą jakieś odniesienia do swojego życia. Z kilku powodów się będą identyfikować z Adą. Głównie dlatego, że jest ona oczywiście główną bohaterką, a my zupełnie naturalnie identyfikujemy się z głównymi bohaterami. Jakby nauczeni doświadczeniem medialnym, jakie mamy, tak? Doświadczeniem filmowym, ekranowym, medialnym, jakie mamy, identyfikujemy się z głównym bohaterem. Teraz, drodzy Państwo, powiem Państwu coś, co jest jakby nawiązaniem do tego, o czym Państwu powiedziałam, że to jest takie naturalne, identyfikować się z głównym bohaterem. Nie wiem, czy Państwo, bo ostatnio mi to wpadło do głowy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki film Upadek. To był film o Hitlerze. I ten film pokazywał rzeczywiście ten cały proces upadku Hitlera. Natomiast z tym filmem był jeden problem. Był taki problem, że w roli głównej został obsadzony kategorycznie zły bohater, morderca, którego znamy z historii. I niestety, ponieważ proces projekcji identyfikacji działa tak, a nie inaczej, i mechanizmy ekranowe, mechanizmy wizualne, doświadczenie wizualne, jaką mamy, działa tak, a nie inaczej, że my niestety jako widzowie mogliśmy chcieć trzymać kciuki za głównego bohatera, którym był w tamtym filmie Hitler. Więc to doświadczenie wizualne nam podpowiada, żeby się identyfikować z głównym bohaterem. W tym przypadku z Adą Niezgódką, może też potroszę z panem Kleksem, chociaż pan Kleks z racji wieku jest nieco od naszych uczniów jakby oddalony, tak? Dlaczego, drodzy Państwo? O tym pierwszym argumencie już Państwu powiedziałam, że wychowuje się bez ojca i też dałam Państwu tutaj z tej książki Kleks Nowy Początek cytat, tak? W ich życiu brakowało osób, które powinny towarzyszyć każdemu dziecku, dopóki nie dorośnie, nie stanie się samodzielne. Brakowało ich miłości. Czyli wychowana bez ojca może mieć podobne doświadczenia jak wasi uczniowie. W sensie wasi uczniowie mogą się utożsamić z Adą również dlatego, że na przykład czują jakiś brak, czują się odtrącone, czują się mało ważne. Zobaczcie, jak wiele dzieci ma współcześnie niskie poczucie własnej wartości, tak? Taką zaniżoną samoocenę. Ada Niezgódka przez bardzo długi czas w ogóle jest przekonana, że nie powinna być w akademii, ponieważ zupełnie nie potrafi sobie nic wyobrazić, zupełnie nie ma wyobraźni. Bardzo długo się zastanawia w ogóle, jaki ona ma talent, bo w akademii są dzieci z talentami, no i ona widzi, jakie dzieci mają talenty, tak? Bo niektóre te talenty są takie widoczne, tak? Takie do wyeksponowania, a ona ma talent, którego się nie da wyeksponować tak na pierwszy rzut oka, o czym za chwileczkę. Więc na pewno są Adą i super, że z Adą, bo przechodzimy właśnie do tego, no mam nadzieję, że bardzo tego nie zaspoileruję, ale muszę, drodzy Państwo, na potrzeby wykładu. Talentem Ady jest empatia. Talentem Ady jest harmonia i empatia, jak to mówi Ambroży Kleks. Ale, drodzy Państwo, to nie jest tylko empatia jako współodczuwanie. I też warto, jak będziecie rozmawiać z dzieciakami po filmie, jak będziecie go analizować, warto właśnie wejść głębiej. Nie tylko, że no bo Ada potrafi wczuć się w, ma ten talent empatii, potrafi wczuć się w, potrafi współodczuwać, tak? Tylko, czyli jak ktoś czuje smutek, to ona też czuje smutek. To nie jest takie powierzchowne. Drodzy Państwo, empatia sięga również głębiej, bo empatią jest również sięganie do nie tylko uczuć, ale do potrzeb, które kryją się za tymi uczuciami. Jak
jak, drodzy Państwo, jak jeżeli Państwo byli na moich wykładach, webinarach dotyczących na przykład komunikacji bez przemocy, to ja bardzo często mówiłam Państwu, starałam się na tych webinarach dotyczących komunikacji bez przemocy tłumaczyć cały ten proces komunikacji empatycznej i tego, jak czym są uczucia przyjemne, nieprzyjemne, kiedy się pojawiają, kiedy są zaspokojone albo niezaspokojone potrzeby. Nie będę już robiła całego tego, drodzy Państwo, tutaj wstępu, bo czas nas goni, powinnam się zmieścić w czasie, jaki mam, czyli 90 minut. Ale drodzy Państwo, Ada sięga głębiej. Ada sięga do tego, co kryje się, co może się kryć pod zachowaniem danego człowieka. To jest niezwykle ważne, drodzy Państwo, bo to, co my widzimy, czyli zachowanie człowieka, a zazwyczaj dostrzegamy zachowanie, które jest nieprzyjemne, zachowanie agresywne, zachowanie, z którym mamy jakąś trudność, tak? Czyli jeśli na przykład mają Państwo kontakt z jakimś trudnym dzieckiem, z dzieckiem, które jest agresywne, tak? No to co my widzimy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek, my widzimy tylko zachowanie, my widzimy tylko agresję. Agresję, którą potrafimy rozpoznać jako to, że jest to przejaw jakiejś konkretnej złości. Ale drodzy Państwo, doskonale wiemy, że to, co jest najważniejsze, to, co kryje się pod poziomem wody, tak? To jest właśnie, bo porównuję tutaj cały ten mechanizm empatii, też do tego, jak funkcjonuje, jak przyjmujemy, jak patrzymy na górę lodową, tak? To, co my widzimy, to jest tylko czubek, a znaczna większość tego wszystkiego, co się dzieje w drugim człowieku, ale też nas samych, tak? Kryje się pod taflą wody, bo my widzimy agresywne zachowanie dziecka, bo my widzimy to, że on na przykład bije kolegów, ale przecież tam pod tym agresywnym zachowaniem, pod tą taflą wody może być wielki smutek, może być zmęczenie, może być nuda, może być bezradność, może być frustracja, bo jest niezaspokojonych wiele potrzeb, na przykład potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba odpoczynku, potrzeba bycia wziętym pod uwagę, potrzeba niezależności, potrzeba autonomii. No, olbrzymia ilość różnych niezaspokojonych potrzeb. I drodzy Państwo, Ada Niezgódka ma talent dostrzegania nie tylko tego, co jest na powierzchni, ale tego wszystkiego, co kryje się pod taflą wody. I tu jest, drodzy Państwo, kolejny cytat z książki Akademia pana Kleksa. To jest moment, w którym Ada, zresztą bardzo ciekawy, drodzy Państwo, ja Państwu polecam cały ten rozdział Sztuka Empatii, tak? W której Kleks tłumaczy Adzie, czym w ogóle, jakby dlaczego ona w ogóle tutaj jest w tej akademii, nie? Bo jakby wszyscy mają talent, dlaczego ona tutaj jest. No i Ada pyta Kleksa, co tak naprawdę potrafił, co potrafi mój tata? Aha, przepraszam, bo nie powiedziałam. To jest cytat z książki, natomiast w filmie pojawia się mniej więcej tak samo, tylko wolałam jakby adekwatnie cytować książkę niż te moje zapiski, tak? Podczas projekcji. Co tak naprawdę potrafił? Co potrafi mój tata? Poprawiła się zaraz dziewczynka. No przecież wiesz, godzić skłóconych ze sobą ludzi, powiedział z dumą profesor. To wielka sztuka, sztuka harmonii i empatii. Empatii? Powtórzyła Ada, patrząc na niego pytająco. To umiejętność wczuwania się w emocje innych, wyjaśnił pan Kleks. To taki szczególny dar, dzięki któremu znika nasze ja, a pojawia się myślenie, co bym czuł, gdybym był tobą. Pięknie, prawda? To jest cytat, drodzy Państwo, jak Państwo mają ochotę, proszę sobie zrobić print screena, żeby wy później dzieciom, młodzieży ten cytat wyświetlić, pokazać, przeczytać, jeśli Państwo oczywiście nie mają książki, tak? Jeśli mają Państwo książkę Kleks Nowy Początek, to na stronie 153 znajdą Państwo ten cytat. Ada nie tylko potrafi wczuć się w emocje, tak?
Czyli zadać sobie pytanie, co bym czuł, gdybym był tobą? Co bym czuł, gdybym był tobą? Ale też właśnie zagląda głębiej. I dwa kolejne jeszcze cytaty, drodzy Państwo. Postać, którą widzą Państwo na ekranie, to jest serdelek. Pół wilkusek, pół człowiek, tak? Taka postać, która pojawiła się z nieba. Ona ma nawet to oko, takie jedno oko ma wilkusowe, drugie oko ma ludzkie. W pewnym momencie, no nie chcę za bardzo spoilerować, ale no nie zachowuje się w odpowiedni sposób. Ale, drodzy Państwo, przeczytam Państwu cytat, który też jest niezwykle istotny i też jest do przeanalizowania z młodzieżą. Cytat, który rozpoczyna się właśnie na tej samej stronie, 153, kończy się na kolejnej. Czytam. Serdelku, zwrócił się do niej Kleks, powiedz, co mówią o tobie inni? Że cuchnę, że mam pchły, odparła, nie przerywając polowania, i że w ogóle jestem podejrzana. To jest brak empatii, podsumował pan Kleks. A co ty widzisz, Ado? Podeszła do serdel i kucnęła obok. Przez chwilę przyglądała się jej dłoni i uciekającym przed nią owadom. Spróbowała sobie wyobrazić, co dzieje się w kosmatej głowie i w na pół wilczym, na wpół ludzkim sercu. I nagle doświadczyła wielu uczuć naraz. Zagubienia, przynależności, tęsknoty, lojalności, przywiązania. Wydało jej się, że już rozumie. I mówi, jesteś tutaj sama. Bez mamy, bez taty, odezwała się Ada, głaszcząc serdel po głowie. Niektórzy myślą, że wyrośniesz na kogoś złego, ale ja wiem, że masz dobre serce. Jesteś wśród przyjaciół. Twoje serduszko się nie zgubi. I to jest, drodzy Państwo, no, ta scena w filmie jest poruszająca. Mam nadzieję, że też to co Państwo przeczytają, przeczytałam i jak, w jaki sposób Państwu przeczytałam, jest dla Państwa też jakby... No, myślę, że poruszające, tak do mnie poruszyło. I jeszcze jedna osoba, czyli tutaj mamy przykład tego kontaktu z serdelkiem i ten moment, w którym Ada uczy się, czym jest empatia, tak? I że rzeczywiście ma ten dar odczytywania tego, co się dzieje, tak? Że ona zachowuje się tak, jak się zachowuje, bo czuje się samotna, bo serdelek czuje się samotna, bo jest bez mamy i bez taty, tak? I ma prawo tak się czuć. O, pani Małgosia napisała, scena bardzo wzruszająca, tak, no bardzo, bardzo wzruszająca. I teraz jeszcze jedna postać i też bardzo poruszająca, scena z księciem Wincentem, tak? Kiedy to Ada mówi do Wincenta, i to też jest bardzo, drodzy Państwo, bardzo poruszające, bo generalnie, jeżeli Państwo, no tak troszeczkę, może nie zespoileruję, tylko powiem jakby na czym to polega, jakby cały ten plot. Danuta Stenka, grająca Wiktorię, Wiktoria jest siostrą króla wilkusów, który lata temu został zabity przez Mateusza Szpaka. No i teraz wilkusy pałające chęcią zemsty, chcą zabić Mateusza Szpaka, tak? No i jakby są tacy przeświadczeni. A ten chłopak, którego widzicie, czyli Wincent, jest wnuczkiem tego króla, tak? Czyli jest księciem Wincentem. I mówi do Ady, że ten człowiek zabił mi dziadka, czyli zabił króla wilkusów, tak? A w świecie wilków obowiązuje prawo zemsty. I przeczytam Państwu cytat też z książki. Wiktoria jest, Wiktoria grana przez Stenkę jest naprawdę, naprawdę złą postacią. Jest absolutnie przerażająca, nie ma w niej ani krzty po prostu takiej dobroci, takiego serca, takiej ludzkości, tak? Ona jest taka zupełnie wilkusowata, ona naprawdę jakby idzie tylko i wyłącznie swoją drogą, chęcią zemsty, pomszczenia swojego brata. Teraz cytat, jakby fragment książki.
Ada przez jakiś czas kluczyła po korytarzach drugiego piętra, próbując się nie zgubić. Myślała o chłopakach, który ją gonił, o tym, jak bardzo różnił się od Wiktorii. Nie krzyczał, nie odgrażał się, nie gadał w kółko o zemście. Był inny. Przeczuwała to od pierwszej chwili, gdy podszedł do klatki, w której ją zamknięto i mogła z bliska przyjrzeć się jego twarzy. W jego oczach zobaczyła dobroć. Rozpoznała ją, ale to odkrycie było tak zaskakujące, że długo nie mogła w to uwierzyć. A teraz uciekała przed nim, chociaż powinna się zatrzymać i powiedzieć: mamy wiele wspólnego, porozmawiajmy. Odwróciła się, spodziewając, że ma nad nim sporą przewagę, ale on wyłonił się z ciemności stanią przed nią, uniósł górną wargę. Usłyszała warknięcie, ale w żółtych oczach nie dostrzegła wrogości. Jakby tylko próbował zachowywać się tak, jak tego oczekiwano i krował swoją prawdziwą naturę. Tak? I wtedy to Ada w ogóle mówi do Wincenta: oślepia was wizja zemsty, ale to nie jest wasza emocja. To jest jej emocja. Ona was tą emocją zaraziła. Ona was zaraziła tą chęcią zemsty, pomszczenia. I to piękne, piękne, poruszające zdanie. Nikt nie rodzi się zły. To okoliczności i nasze decyzje nas takimi czynią. No drodzy Państwo, no czym jest ten cytat, jak nie przepiękną lekcją empatii, tak, którą my możemy dać też naszym uczniom, analizując z nimi te sceny. Pani Ewa pisze, wybrała Pani najpiękniejsze, najmądrzejsze sceny filmu. No tak, no, dziękuję Pani Ewo za taką pochwałę. No jakby ja ich nie napisałam, więc jakby tylko je wybrałam, więc tutaj żadna moja, myślę, że zasługa. Jeszcze dalej, strona 269. To bardzo ważne jest, cytat. Nie miałam karteczki, dlatego nie trafiłam od razu na to, a widzą Państwo, że mam karteczki poprzyklejane. Ada wpatrywała się w złote tęczówki Wincenta z czarnymi punkcikami z źrenic i nagle ujrzała przerażonego wilczego chłopca stojącego na zaśnieżonej równinie u stóp wysokiej skały. To jest scena też z filmu. W drżącej dłoni trzymał miecz, którego nie chciał wznieść nad głowę. Siostra jego dziadka pochylała się nad nim i krzyczała chrapliwym głosem. Przed nim klęczał na śniegu skazaniec czekający na cios, jaki teraz Mateusz. W oczach dziecka Ada ujrzała łzy. Ktoś powinien cię od niej uwolnić, nie musisz być taki jak ona, pomyślała Ada, patrząc w oczy Wincenta. Nie jestem taki jak ona, wyczytała w jego myśli. Zmuszała cię, żebyś był okrutny, powiedziała półgłosem, ale ty nie jesteś taki, proszę, nie rób tego. To jest to sięganie głębiej, tak? To jest ta umiejętność jakby zobaczenia, co się kryje, czyli jaka jest historia tego człowieka, że on jest taki, jaki jest. Tak? To jest to widzenie tej większej części góry lodowej, która tak naprawdę wpływa całkowicie na to, jakimi my jesteśmy na zewnątrz, czyli jakim my się ukazujemy światu, jako ten czubek góry. Drodzy Państwo, w empatię znajdziecie również analizując jakby tą przyjaźń pomiędzy Adą i Albertem. Przyjaźń piękną, bo przyjaźń dziewczynki z naprawdę neurotypowym chłopcem, tak? Chłopcem, który no, może też przez inne dzieci być odrzucony. I też pięknie, drodzy Państwo, można tę postać Alberta wykorzystać właśnie w pracy z Waszymi uczniami, w pracy z uczniami, którzy są nie do końca akceptowani, tak? Nie do końca akceptowani, bo z jakiegoś powodu są w cudzysłowie dziwni, tak? Na przykład są nieneurotypowi, ale również w nich, tak jak w każdym, kryje się mnóstwo talentów, tak? Każdy z nas ma jakiś potencjał, niezależnie od tego, czy jesteśmy pełnosprawni, czy z niepełnosprawnością, czy jesteśmy neurotypowi, podobno nie ma w ogóle takich osób, czy nie neurotypowy. Pani Iwona mówi, film nie tylko na język polski, ale jak godzinę wychowawczą. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, oczywiście Pani Iwonko, to jest absolutnie nie tylko film na, nawet bym powiedziała, że dlaczego tylko na język polski, no głównie na właśnie godzinę wychowawczą. Dobrze, idziemy, drodzy Państwo, dalej.
Ojejku, bardzo dziękuję Państwu, bo właśnie teraz spojrzałam na komentarze, że bardzo, Pani Justępsio, bardzo jestem zadowolona z webinaru. Bardzo się cieszę, Pani Justyno, wykorzystam na lekcjach, bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, dlatego tym bardziej proszę o to, żeby udostępniać, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. I Szanowni Państwo, sam Ambroży Kleks jako nauczyciel jest dla mnie nauczycielem empatii. To jest po prostu taki nauczyciel, mentor, ja bym nazwała to. Jakiego przedmiotu naucza Kleks? No, Kleks uczy empatii. Robi różne lekcje, uczy swoje dzieci empatii. I ma mnóstwo bardzo, bardzo cennych lekcji. To ta pierwsza lekcja, bo to jest tak, że oczywiście te lekcje nie wyglądają w taki sposób, że dzieci siadają w ławkach, tylko on ich po prostu uczy cały czas. Kółko na okrągłe, tak jak prawdziwy mentor. Tak? Najważniejsza, pierwsza lekcja, jaką w ogóle odczytają wasi uczniowie w tym filmie, to jest: a co by było gdyby? I to zdanie, a co by było gdyby, jest niczym innym jak zaklęciem otwierającym świat wyobraźni. Tak? Jeśli chodzi o polonistów, którzy będą film oglądać i omawiać na języku polskim, drodzy Państwo, ten film ma taką ilość odniesień intertekstualnych, czyli odniesień do innych tekstów, że mogą Państwo jako poloniści na początek zadać uczniom pytanie, zadanie, ćwiczenie, że mają z filmu wybrać jak najwięcej tytułów filmowych, przepraszam, tytułów bajek, do których ten film nawiązuje, tak? Bo będą Państwo, bo dzieciaki wchodzą do świata bajek, tak jak to było w przypadku Gradowskiego, tak jak to było w powieści Brzechwy, tak? Ale oczywiście znowu to jest bardzo uwspółcześnione, tak? No bo sam pomysł tego filmu, no to jest film fantasy, tak? To jest film, który, no nie chciałabym powiedzieć, że to jest taki polski Harry Potter, no ale no, czy mieliśmy lepszy film fantasy dla młodego pokolenia? No niezbyt, tak? Czyli a co by było, gdyby zaklęcie otwierające świat wyobraźni? Zaklęcie, które otwiera każdemu człowiekowi świat wyobraźni. To jest ważne, to jest ta kwestia właśnie empatii, tak? Że jakby niezależnie od tego, jaki jesteś, niezależnie od tego, kim jesteś, w jakim jesteś wieku, tak, jesteś w stanie otworzyć ten świat, który masz w głowie, świat wyobraźni. Pani Kinga pisze, estetyka filmu niczym japońska baśń. No również do japońskich baśni jest nawiązanie, tak, ale też odnośniki do innych baśni, a nawet do filmów, bo na przykład dla mnie jedna ze scen jest taką typową, jest odniesieniem do naszej takiej współczesnej baśni, czyli do Titanica. Ja mówię o Titanicu jako filmie, tak? Ale nie zdradzam tym z Państwu, którzy jeszcze filmu nie widzieli. Kolejna lekcja. Chmury są jak stres. Wcześniej czy później miną. Szanowni Państwo, pan Kleks prowadzi, nie prowadząc, lekcje mindfulnessu, lekcje zajęcia z redukcji stresu, tak? No drodzy Państwo, no czy nie można piękniej to wytłumaczyć, że stres jest jak chmury. Dziś jest, jutro go nie będzie. Można nawet to bardziej dzieciom przybliżyć. Problemy są jak chmury. Dziś są, może nawet gradowe, może nawet bardzo, bardzo, bardzo takie, wiecie, nie umiem określać chmur, tak? Ale dzisiaj są, jutro miną. Niekiedy będzie dzień, w którym będzie kilka obłoczków, mniejszych, później będzie słoneczne niebo, później może pojawić się burza. Takie jest życie. No drodzy Państwo, piękna lekcja jak dla mnie, tak? I chmury w życiu są również potrzebne. Oczywiście Pani Joanno, dziękuję. No po prostu jeszcze bym zapomniała o tym powiedzieć. I chmury są potrzebne, no bo gdyby nie chmury, z których powstaje deszcz, to byśmy nie mogli żyć, bo byśmy nie przeżyli, tak? Musimy mieć też wodę. Pani Ania pisze, przydałoby się trochę szaleństwa pana Kleksa w polskiej szkole. Tak, ale drodzy Państwo, przecież też możecie się bawić pana Kleksa, nie? Chmury są jak stres.
Moja ulubiona lekcja, o której też pani Iwonka, a wcześniej inna pani na Facebooku pisała, lekcja eliminacji. Cudowna lekcja, uwielbiam ją i w ogóle wprowadzam ją do swojego własnego życia, uczę swoje własne dzieci, dzieci, z którymi się spotykam, nie? Czyli lekcja zamieniania, usuwania słowa ale na słowo więc. W ogóle, drodzy Państwo, na przykład w porozumieniu bez przemocy, którego jestem tak bardzo dużą, wielką orędowniczką, tak? W ogóle słowo ale jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co się powiedziało wcześniej, tak? No bo jeżeli ja powiem mojemu dziecku na przykład kocham cię, ale idź posprzątaj swój pokój, no to tak naprawdę co dziecko może zrozumieć, że jeśli nie posprzątam tego pokoju, to mama mnie nie będzie kochać, tak? Ale jest zaprzeczeniem wszystkiego, co jest wcześniej, tak? Czyli jakby ale wyłącza to wszystko, co jest przed nami, nie? Natomiast, drodzy Państwo, eliminacja, lekcja eliminacji. Na przykładzie, teraz z głowy, chciałabym latać, ale nie mam skrzydeł. I Kleks wypowiedział, Asia, nie nauczyłaś się niczego z lekcji eliminacji? Chciałabym latać, więc? Chciałabym latać, więc zrobię wszystko, żeby jak najczęściej fruwać, żeby latać samolotem, żeby fruwać w świecie wyobraźni, żeby jakby, no tysiąc różnych rzeczy, nie? Zamiana ale, słowa ale na słowo więc. I jak się zamieni słowo na ale na słowo więc, to drodzy Państwo, nic nie stoi na przeszkodzie. Pani Małgosiu, idź na kurs pilotażu. No oczywiście, że tak. Co więcej, na kurs pilotażu, na spadanie ze spadochronem, tak? Tysiąc różnych pomysłów. Pani Paulina pisze, bardzo się wzruszyłam na tym filmie wiele razy, polecam innym, jestem początkującym wychowawcą i ten film był strzałem w dziesiątkę. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, no, nauczyciele, szanowni nauczyciele, sami sobie polecacie ten film już jakby, ja jestem tutaj zupełnie zbędna. No i cenna lekcja. Ta bajka dopiero się pisze. Każdy z nas, drodzy Państwo, pisze swoją własną historię, zapisuje kartki swojej własnej powieści. To my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, tak? To my jesteśmy odpowiedzialni, to my jesteśmy autorami naszych książek, naszych bajek, tak? To my mamy tę moc wyobraźni, żeby się przenosić. No, cóż bardziej pięknego. I najważniejsze, drodzy Państwo, najważniejsza lekcja, jaka płynie z Akademii Pana Kleksa, to, że empatia jest jedyną drogą porozumienia się z drugim człowiekiem. Jest jedyną drogą, którą można jakby być w relacji, która jest relacją wzbogacającą życie, że bez empatii świat jest pełen kłótni, wojen, przekrzykiwania się, obrzucania się obelgami, krytykowania, lekceważenia, posługiwania się stereotypami itd. Empatia jest warunkiem autentycznego, bliskiego współbycia, tak? Bycia z drugim człowiekiem, bycia w ogóle w świecie. Drodzy Państwo, to jakby to jest najważniejsze. Teraz jestem ciekawa, czy Państwo mają jakieś pytania, czy może chcieliby Państwo do czegoś się odnieść. Ja widziałam mnóstwo komentarzy, mnóstwo, drodzy Państwo, takich przyjemnych słów. Super się Pani słucha na przykład. Bardzo się cieszę. Bardzo, drodzy Państwo, dziękuję, że są Państwo cały czas ze mną. No jest nas. Jest nas 600 osób teraz w tym momencie. Proszę zadawać pytanie. Proszę się dzielić też. Proszę się dzielić też Państwa wrażeniami. Tutaj dużo, dużo Państwa słów, że bardzo się wzruszyli Państwo na filmie i podobał się Państwu webinar. O super webinar, dziś obejrzałam film. Proszę podać przedział wiekowy, czy film jest dla siedmiolatków, czy uczniowie klasy ósmej nie będą znudzeni. Drodzy Państwo, już odpowiadam, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. To wszystko zależy od wrażliwości dzieci.
I nie mogę Państwu odpowiedzieć na to pytanie w sposób jasny i stanowczy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałam Państwu wcześniej, ten proces projekcji identyfikacji, utożsamianie się z bohaterem, on jest bardzo silnie związany z tym, jakie my mamy kompetencje wizualne, jakie mamy kompetencje odbioru filmu, jaką też mamy wrażliwość emocjonalną. Moje dziecko 9-letnie jest filmem zachwycone, ale wiem, że są dzieci 9-letnie, które bardzo się bały na przykład wilkusów, tak? Ale to jest związane z tym, jakby jaką wrażliwość mają dzieci. Bo to, co jest dla jednego dziecka jakby do przejścia, tak? Czyli na przykład te momenty, w których są wilkusy i w których Danuta Stęka, czyli Wiktoria, mówi tym swoim strasznym, chropowatym głosem, mogą przerazić jakoś nawet 9-letnie dziecko. Natomiast w moim odczuciu film jest jak najbardziej dla 9, 10, 11, 12 latków, to jest ta grupa jakby najbardziej stosowna. Natomiast czy uczniowie klasy 8 nie będą znudzeni? Mój starszy syn jest uczniem klasy 8, dokładnie. Oglądał z nami film na przedpremierze w Warszawie i nie był znudzony. Film mu się podobał, chociaż powiedział, że to nie jest film jego życia, ale on już ogląda zupełnie inne dzieła. Tak? On się wychował na Stranger Things i dla niego tego typu historie zupełnie nie są przerażające, ale mu się również podobał, także jak najbardziej dla starszych uczniów też. Czyli takim najlepszym przedziałem wiekowym są klasy 4 do 7, natomiast spokojnie 3-8-klasiści i również drugo, pierwsze, jeżeli Państwo ocenią, że nie będą się bać, albo że na przykład, drodzy Państwo, są też dzieci, które są mocno empatyzujące z bohaterem, tak? I wcale nie będą bały się wilkusów, które są tutaj specjalnie nakreślone w sposób taki bardzo, bardzo ciemny, bardzo brutalny. I dobrze, że tak jest, drodzy Państwo. I też to jest ważna kwestia, o której też chciałabym Państwu powiedzieć. Bo my współcześnie, jakby współczesne kino nas przyzwyczaiło do tego, dzieci przyzwyczaiło do tego, że negatywni bohaterowie są tak bardzo jakby obojętnie naszkicowani, że niekiedy może się wydawać, że oni są mili i pozytywni. Często ja się spotykam z taką sytuacją, że dziecko idzie do kina i utożsamia się z negatywnym bohaterem. Później ten negatywny bohater dostaje karę, no bo musi dostać karę, jeżeli robi coś złego, no i dziecko się rozpłakuje, no bo co się stało, on się utożsamiał z tym bohaterem, a tutaj nagle ten bohater ponosi jakieś konsekwencje swoich złych czynów. Tak się dzieje, jeśli w filmie bohater negatywny nie jest nakreślony w bardzo negatywny sposób, tak? Dziecko nie odczytuje go w sposób, jakby, że nie jest w stanie go zaklasyfikować do antagonistów, czyli do złych bohaterów. W przypadku wilkusów nie ma takiej sytuacji. Wiktoria jest docna zła w tej części Akademii Pana Kleksa. Nie wiem, jak będzie dalej, tak? Nie wiem, jak będzie w drugiej. W Wincencie widzimy, że on jest zły, ale rzeczywiście on jest taki. Przepraszam, że no, możemy mieć jakąś nutkę nadziei, tak, że coś tam się może w nim zadziać takiego, że przejdzie na stronę dobra. Zatem to jest jedna rzecz, że mogą się dzieci bać tych wilkusów, a druga, że jeśli dzieci są mocno empatyzujące z bohaterem, no to w sytuacjach, w których dzieje się komuś, dobremu bohaterowi jakaś krzywda, dzieci mogą czuć się, mogą się poczuć no niestabilnie, tak? Mogą czuć jakieś trudne emocje. Natomiast, drodzy Państwo, nie zrobią Państwo tym filmem dzieciom krzywdy, tak? No bo nie ma w tym filmie treści, które miałyby dzieci odczytać w jakiś sposób, którego my byśmy sobie nie życzyli, tak? Więc jeśli jakiś siedmiolatek, jeśli wiecie, że Państwa klasa siedmiolatków to są dzieciaki, które spokojnie, tak, nie przerażą ich żadne wilkusy, to jak najbardziej mogą Państwo
iść. Pani Ania pisze, ma Pani rację, często złych bohaterów się trywializuje, często śmieszą zamiast odpychać od siebie. Dokładnie tak. W przypadku Wiktorii tak nie jest, tak? I ja uważam, że drodzy Państwo, nawet lepiej, żeby dziecko poszło na film i się bało Wiktorii, bo wie, że to jest zła osoba, złej osoby, złych osób należy się bać, toksycznych osób należy się bać, toksyczne osoby trzeba usuwać, tak? Nie wchodzić z nimi w relacje. Pani Małgosiu pisze, ja wychowana na pierwszej akademii, gdzieś z tyłu głowy mam lekcję pana Kleksa, jako nauczyciel sporo mam wspólnych cech. W przedszkolu prowadząc proces wprowadzania w rzeczywisty świat zawsze opieram się na świecie wyobrażonym i odczuwanym, gdzie najważniejsze są emocje i to jak dzieci to widzą. No cudnie, bardzo dziękuję. Okej, okay. Czy drodzy Państwo, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Bardzo chętnie odpowiem, jeśli tylko będę potrafiła. Fajnie się Pani słucha i fajny przekaz, dopiero idę z klasą na film, cieszę się, że trafiłam na ten webinar, wiem czego mam się przyjrzeć. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, proszę pamiętać, że webinar będzie dostępny, tak? Będzie nagrany, będzie na naszym Facebooku, na naszym profilu na Facebooku, będzie na YouTubie, będzie też na naszej stronie internetowej, zatem jak najbardziej Państwo mogą w każdym momencie sobie do niego wrócić. Kiedy kolejny webinar, pyta Pani Małgosiu, już odpowiadam, mówi Pani, pyta Pani Iba. Za tydzień, drodzy Państwo, poprowadzę webinar o samotności i kryzysie psychicznym uczniów. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Też będziemy nawiązywać do filmu, który pojawi się na naszych ekranach. Też pięknego, cudownego filmu. Filmu pod tytułem Pies i robot. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten webinar. Za dwa tygodnie spotkają się Państwo z Angeliką Perdek-Habinowską, która będzie Państwu mówiła o okresowym WOPH-u dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W ostatnim tygodniu stycznia i na początku lutego będzie webinar dotyczący fejków w sieci i to będzie webinar, który będzie Państwa, jakby dla Państwa takim narzędziem wspierającym do tego, żeby poprowadzić ciekawą lekcję wychowawczą dotyczącą, nawiązującą do Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Zatem proszę śledzić naszą stronę, proszę śledzić nasz profil na Facebooku, a jeśli, drodzy Państwo, nie są Państwo jeszcze zapisani do naszej grupy na Facebooku, Kino Szkoła Grup Nauczycieli, to jak najbardziej Państwa zapraszam do tej grupy, bo wrzucamy na nią najważniejsze informacje. Zazwyczaj właśnie są Państwo informowani na tej grupie o wszystkich webinarach, znaczy nie zazwyczaj, tylko zawsze są Państwo informowani, a też w każdym tygodniu pojawiają się posty, które no chcemy, żeby były dla Państwa takimi wspierającymi w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jeśli by Państwo chcieli się ze mną skontaktować, to ja Państwu tutaj podaję mój numer telefonu, adres mailowy, jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, albo na przykład chcieliby Państwo odpowiedzi, albo może jakieś porady, to serdecznie zapraszam. Ja prowadzę Fundację Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych Kinoszkoła i też prowadzę zajęcia i proszę też pamiętać, że oprócz szkoleń, webinarów prowadzimy również szkolenia u Państwa w szkołach, zatem jeśli ktoś z Państwa chciałby kiedyś zaprosić mnie czy innych naszych współprowadzących szkolenia, to serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, zatem ja nie widzę pytań, więc myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zakończyć. Ślicznie Państwu dziękuję i naprawdę jestem absolutnie wzruszona, poruszona, że w tym momencie jest, ja widzę na Facebooku 170 osób, na GetResponse 220, czyli z nas prawie 400, jeśli dobrze liczę. Jak na koniec webinaru, który trwał prawie 2 godziny, to jest naprawdę sporo, drodzy Państwo, więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, a wręcz przeciwnie, że zachęciłam do obejrzenia Akademii i przede wszystkim do pracy z filmem, tak? Pracy z filmem w tym kontekście właśnie wspierania naszych młodych w kształtowaniu empatii, tak? Czy takiego bycia uważnym na drugiego człowieka. No bo ja też myślę, że życie bez empatii, świat bez empatii po prostu nie ma sensu, tak? Bo będziemy tylko i wyłącznie w formie jakby takiej rozproszenia, wojny, bójki, bitwy,
nie dogadamy się ze sobą. Bardzo ślicznie Państwu dziękuję. O, dziękuję. Dziękuję za informację, że webinar ważny i potrzebny. Ślicznie Państwu dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejne nasze webinary i życzę Państwu spokojnej nocy i dalszego tygodnia i dalszego roku wspaniałego. Ślicznie dziękuję i do zobaczenia, do następnego webinaru. Pozdrawiam serdecznie.